Czy to, co robimy, wydaje dobre owoce? Takie pytanie zadaję dzisiaj sobie i Wam. Moi drodzy, witam Was serdecznie w tym codziennym dzieleniu. Dzisiaj mamy taki cytat z Ewangelii Mateusza 7:20. Po owocach ich poznacie. Często jak dochodzimy do jakichś wniosków, na przykład chcemy ocenić jakieś dzieło, albo powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe, to mówimy: Stop. Po owocach to poznamy. Zobaczymy, jak to będzie dalej funkcjonowało. Jeżeli będą dobre owoce, to znaczy, że to było dobre, Bóg tego chciał. No Jezus uczy nas dzisiaj takiego właśnie rozeznawania. W kontekście tej Ewangelii przychodzi mi też na myśl inny fragment. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał. Jeżeli wydajesz trwały, dobry owoc, to znaczy, że Bóg ciebie wybrał do jakiegoś dzieła, do jakiejś misji i chwała Bogu za to. Natomiast fałszywi prorocy nie są wybrani przez Pana. Nie są wybrani przez Pana. Czyli chodzi tutaj o to wybraństwo. Chodzi o to uchwycenie, że ja mam tę świadomość swojego powołania, swojej misji, wchodzę w to, raduję się tym, no i idę do przodu. Jeżeli jesteś wybrany przez Pana, to mają prawo w tobie rodzić się i rozwijać Jego dobre owoce. Ale warunkiem jest odkrycie swojej misji, wejście w tę misję i posłannictwo. I można by było wymieniać tutaj szereg wielu różnych osobistości świętych z życia Kościoła, od Abrahama, którego historię dzisiaj czytamy w pierwszym czytaniu, po współczesnych świętych. I na myśl przychodzi mi też święty Franciszek z Asyżu, który przed wejściem w swoją misję modlił się: Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, abym wypełnił Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Może dzisiaj aktem Twojej wiary będzie powtórzenie tej modlitwy na swojej modlitwie osobistej, uczynienie właśnie modlitwy świętego Franciszka swoją modlitwą. Bo domyślam się, że wielu z nas, jak tutaj też oglądacie ten film, nie jest do końca pewnych swojej misji. Albo na przykład nie rozeznaliśmy całkowicie. No to może dzisiaj warto by było zawierzyć to Bogu i powiedzieć: Panie, czuję się niepewnie. Czuję się jakby na krawędzi, nad jakąś przepaścią. Zawierzam się Tobie. Może kolejny raz, ale zawierzam się Tobie i moje powołanie. A jeżeli czujesz satysfakcję z tego, że wszedłeś w swoją misję i jesteś wybrany przez Boga, to poproś Boga o to, aby te owoce były widoczne, aby inni mogli też zobaczyć te owoce i chętnie też wejść w swoją misję. Dlatego pomódlmy się teraz do Ducha Świętego o to, abyśmy dobrze rozeznawali, wchodzili w swoje powołanie, w swoją misję i wydawali obfite, dobre owoce. Duchu Święty, który prowadzisz nas przez życie, który jesteś obietnicą Jezusa, prowadź nas, daj nam dary swoje, które pomogą nam wejść w swoje powołanie i misję, najpierw ją odkryć i pomóż nam czekać na owoce. A jeżeli te owoce już zauważamy, to dziękujemy Ci za to i prosimy Cię o jeszcze większe, bo jesteś Bogiem obfitości. Proszę Cię za moich braci, za moje siostry, którzy przeżywają jakiś taki kryzys w życiu, ponieważ nie wiedzą, czy droga, którą idą, jest dobrą drogą. Pomóż im też zdecydować, w którym kierunku mają podążać, czy może zmienić jakąś decyzję. Bądź uwielbiony w naszym życiu, bądź uwielbiony w naszych decyzjach, Duchu Święty, i pomóż nam wchodzić w swoje powołanie, misję i widzieć owoce. Dobre owoce. Daj nam przynosić dobre owoce. Amen.
Jeżeli chcesz, to możesz odszukać sobie jeszcze modlitwę świętego Franciszka z Asyżu, którą zacytowałem, i pomodlić się nią dzisiaj, właśnie o takie dobre rozeznanie i wejście w misję. W komentarzach podzielmy się tym, jaki ostatnio wydaliśmy w swoim życiu owoc. Może jakiś drobny, może coś, co było tak naprawdę niezauważalne, a może coś, co wiązało się właśnie z jakimiś dużymi, wielkimi decyzjami. A aktem strzelistym niech będzie dzisiaj takie wezwanie: Panie, Duchu Święty czy Jezu, Ojcze, pomóż mi przynosić dobry owoc. Daj mi przynosić dobry owoc. Dziękuję Wam za to spotkanie ze Słowem. Zapraszam na inne, kolejne filmiki z dzieleniem, z głoszeniem Słowa. No i życzę Wam dobrego, pięknego dnia błogosławionego. Trzymajmy się Jezusa. Do zobaczenia.